Dzień dobry, cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Z tej strony Karol Bartkowski z Akademii Skutecznego Sprzedawania. W skrócie Akademia SP. SP jak sprzedaż. Tak wyjaśniam, bo czasem pojawiają się pytania, skąd to SP jak sprzedaż. W kilkuminutowym filmie chciałbym przedstawić Ci usługę zewnętrznego handlowca, czyli w jaki sposób przede wszystkim możemy pomóc Ci w rozwiązaniu niektórych wyzwań i problemów. Opowiem, jakie te problemy są, jak działa, jak funkcjonuje ta usługa, czym ona jest. Oczywiście też, ile kosztuje i jakie daje korzyści. Mam nadzieję, że właśnie w kilka minut uda mi się to zrobić, więc, dlatego działań, działajmy i jak to się mówi, lećmy do brzegu. Na czym polega usługa zewnętrznego handlowca, tak zwanego BDR-a? BDR, czyli Business Development Representative, tutaj to podkreśliłem, to jest osoba, która przede wszystkim działa na początku kontaktu z klientem. Ta osoba może zrobić research nowych potencjalnych kontaktów, ta osoba może zadzwonić do nich, czyli wykonać ten taki niezbyt lubiany przez doświadczonych handlowców cold calling. I to są te zadania. Oczywiście może wykonać kolejne kroki, później na przykład zrobić follow-up, wysłać umowę, ofertę, przypomnieć się klientowi, upomnieć się o pewne materiały, dokumenty, zrobić takie, nazwijmy to, administracyjne działania, których handlowcy nie lubią robić za które de facto nie dostają pieniędzy. Oczywiście one tam prowadzą do sprzedaży, to, to jest zrozumiałe, ale to trochę inaczej jest jak być na wakacjach, a jechać na wakacje przez 24 godziny, prawda? Samo to... Ta jazda, te, to jechanie nie każdemu pasuje, więc ale wakacje tak. I tak samo jest ze sprzedawcami. Chcą spotykać się z klientami, chcą sprzedawać, ale niekoniecznie chcą, chcą wysyłać maile, dzwonić ponownie, przypominać się, upominać się i tak dalej. BDR zrobi to bardzo chętnie, szczególnie że my też do tego wyznaczamy osoby doświadczone. To nie są, tak, przepraszam, że tak powiem, takie małolaty, które zaczynają pracę, tylko to są często doświadczeni ludzie, którzy świadomie wybrali tę funkcję i bardzo dobrze się w niej czują i wcale nie mają poczucia ani dylematu, że co ja tutaj robię, tylko naprawdę lubią tą pracę i dobrze się w niej czują, a przy okazji mają stałe nasze wsparcie, zarówno takie mentalne, techniczne, jak i właśnie merytoryczne. Wynajmujesz dedykowanego, doświadczonego handlowca B2B na fakturę, bez umów o pracę to Cię w ogóle nie interesuje. Handlowiec jest dostępny dla Twojej firmy przez 80 godzin miesięcznie, czyli jedna, druga etatu, może być na cały etat oczywiście, natomiast tutaj ceny ilości podane są dla pół etatu, więc to jest do uzgodnienia. Bez problemu będzie korzystać z takich narzędzi jak CRM, jak kalendarz, skrzynki mailowe czy inne aplikacje biznesowe, które na przykład macie wewnętrznie. Wystarczy krótkie przeszkolenie i ta osoba już będzie działać, funkcjonować, a jak zdecydujesz się na kolejne osoby, to każdej nowej osoby już nie musisz szkolić, dlatego że my będziemy na szkoleniu pierwszej osoby i Przygotujemy się, zrobimy z tego procedurę, proces, tak żeby następna osoba już była przez nas przeszkolona, a ty tylko sprawdzisz, czy dobrze to zrobiliśmy. Godziny pracy handlowca są elastyczne i dostosowane do potrzeb Twojej firmy, to znaczy wiesz, możemy pracować i od 6, i od 7, i od 8, ale i do 18. Oczywiście. To są ludzie, więc to nie jest tak, że 24 na dobę są dostępne albo na przykład po dwie godziny dziennie, bo to w ogóle jest nieefektywne, tylko chodzi o to, że elastyczność jest do uzgodnienia. To nie jest ósma 16 i koniec, kropka. Natomiast zdrowy rozsądek, jak zawsze i wszędzie, jest mile widziany. Również bardzo ważne we współpracy jest, aby te procesy i aktywności były jasno sprecyzowane. I my o to dbamy, to nie jest tak, że to ty musisz zastanawiać, co ja, co, co, co oni mają na myśli, co to znaczy jasno sprecyzowane. My naprawdę się tym zajmiemy, poprosimy cię o wszystkie informacje, będziemy robić to stopniowo, więc mamy to naprawdę dobrze. Przećwiczone, robimy to w taki sposób, żeby a nie zamęczyć na początek klienta, bo każdy i tak dalej przecież musi robić swoje, to jest normalne. A z drugiej strony, wiemy o co spytać, także jak dostaniemy te informacje, to wiele rzeczy dzieje się w tle, dosłownie wręcz niektórzy nawet zapominają, że jest ktoś tam w tle, to znaczy w tym sensie zapominają, że nie trzeba ciągle pilnować, nie trzeba ciągle motywować, nie trzeba sprawdzać sami wysyłamy raporty, będziesz widział, że działamy, bo na przykład będą umówione spotkania, więc tym się zajmujemy i chętnie wyręczymy handlowców na tym etapie. No i właśnie, teraz jakie problemy rozwiązuje nasz handlowiec, tak zwany BDR? Po pierwsze, być może Twoi handlowcy wcale nie lubią cold callingu, nie chcą go robić, uważają, że to jest za, za niski poziom dla nich. Oni są na przykład specjalistami, fachowcami w tym, co robią. I oni chcą już spotkań handlowych. Nie ma problemu, załatwimy to, czyli będziemy umawiać im spotkania bez żadnego problemu, zrobimy prospecting, możemy wysłać cold maile, możemy wysłać wiadomości na LinkedInie, możemy i tak dalej, możemy wiele rzeczy tych, których handlowcy wcale nie chcą robić. I wszystko to będzie w Twoim CRM-ie, więc wiedza i wszystkie styki i kontakty z klientem będą u Ciebie i dla Ciebie dostępne. Masz wyzwanie na przykład z bazami. Jest ogólnie problem, że bazy są za małe, brak ich w ogóle ich nie masz, albo no, są niejasnego pochodzenia, bo ktoś kiedyś gdzieś je tam kupił, przysłał, to było jeszcze przed Rodo, mają parę lat i tak dalej, i tak dalej. Wyzwań z tym związanych jest naprawdę sporo, a my możemy na przykład... Przedzwonić i uzyskać zgody RODO, to można zrobić jako oddzielną w ogóle funkcję i funkcjonalność naszego handlowca, ale może też tak być, że Twoje bazy są nieaktualne w takim sensie, że nie wiadomo kto się dzisiaj tam zajmuje, czy nadal ta osoba pracuje, albo jak są bazy, no to z kolei są wyłącznie załóżmy do, na ogólne numery typu recepcja itd., tak w zespole handlowym brakuje czasu na ważne powtarzalne czynności. Jedną z takich czynności jest na przykład właśnie wysłanie maila, oferty, propozycji, umowy, draftu umowy, przypomnienie, poproszenie o wypełnienie danych, przypomnienie o odesłaniu, wysłaniu czegoś, dokumentów, może też być o płatności faktury, może taka sytuacja też być. Żaden problem dla nas. Lepiej, żeby to zrobił BDR niż Twój handlowiec czy menadżer, prawda? Więc dzień dobry, prosimy tutaj, czy przypominamy się z płatnością albo że za dwa dni będzie płatność. O takie rzeczy naprawdę też możemy dbać, choć wydaje się, to nie jest funkcja sprzedaży, ale w niektórych firmach nadal to funkcjonuje. Ja tego nie oceniam, to nie jest tak, że nadal, bo to staroświeckie, tylko po prostu tak jest, że czasami... Handlowcy też dbają o to, żeby klient zapłacił, bo na przykład prowizje mają tylko wówczas wypłaconą, gdy klient zapłacił za towar usługę. I to jest dla nas też naturalne i to możemy zrobić. Co jeszcze jaką czwartą, oczywiście jest ich więcej, natomiast te cztery uważam za takie najistotniejsze. Na przykład nie robicie follow-upów. Okazuje się i tu badania są absolutnie bezlitosne, że Handlowcy tego nie robią, nie lubią, nie chcą i nie robią follow-upów. A tymczasem w B2B badania pokazują, że klient kupuje czasami dopiero po ósmym czy przy ósmym kontakcie i tymczasem zobacz, 44%, tak właśnie wspominają badania, 44% handlowców rezygnuje po pierwszym kontakcie i tylko 8% handlowców podejmuje więcej niż 5 prób. U nas tego nie ma, bo zadaniem właśnie naszego handlowca jest na przykład follow-up i rozpisujemy proces, to nie jest stalkowanie. Panie już, panie już, a pani się już zdecydowała, proszę pani, kiedy się pani zdecyduje? Oczywiście to nie przedszkole, to nie jest XIX wiek, to... Jest profesjonalne działanie B2B i my przygotowujemy, i to jest właśnie nasze dodatkowe wsparcie. Przygotowujemy również procesy follow-upu, żeby łatwiej było handlowcom. Kilka zdań o nas, tutaj już tak naprawdę szybciutko, ale pewnie chcesz wiedzieć, z kim masz do czynienia. Tak logika na to wskazuje. Akademia zrodziła się z potrzeby wsparcia właścicieli, menadżerów, handlowców, właśnie w obszarze nowoczesnej sprzedaży B2B. Wspieramy także i edukujemy bezpłatnie. Zapraszamy na nasz podcast, bloga, kanał na YouTube i publikacje w większości social mediów, łącznie z TikTokiem. Też tam jesteśmy. A kim jestem? Ja jako prezes Akademii Praktyk Sprzedaży z ponad 100 milionami sprzedaży własnej, więc tak trochę o sprzedaży wiem. Uczę się całe życie. Nie mówię, że mam 20 lat doświadczenia, bo to jest żenujące. Tak naprawdę doświadczenie sprzed 20 lat już nie ma żadnego znaczenia, bo 20 lat temu sprzedawało się zupełnie inaczej. Więc jak już mnie ktoś pyta, jakie masz doświadczenie, mam bieżące doświadczenie. Po prostu sprzedawałem tydzień temu, rok temu, 5 lat temu, wczoraj też i dzisiaj też pewnie będę miał jakąś sprzedaż, albo przynajmniej rozmowę handlową, więc jestem na bieżąco w tematach, autor wielu czasopism, artykułów w wielu czasopismach, takich chociażby jak szef sprzedaży, a sprzedaży, czy wielu, wiele innych również platformy, wywiadów i tak dalej. Więc zapraszam serdecznie na social media, żeby potwierdzić i dowiedzieć się, z kim masz do czynienia. Wpisz w Google Karol Bartkowski, na pewno będziesz wiedzieć znacznie więcej o mnie. Zapraszam serdecznie. Jakie korzyści płyną z usługi zewnętrznego handlowca dla Ciebie? Tutaj kilka ich wymieniłem, jest ich znacznie więcej niż te pięć, ale na tych pięciu się skupię. Po pierwsze, zaktualizowana baza klientów. Po drugie, generowanie leadów. To w różny sposób możemy robić, czyli możemy dzwonić do utraconych klientów, możemy dzwonić na zimno do zupełnie nowych, możemy umawiać spotkania, możemy najpierw wysłać maile, później się odezwać. I tak dalej, i tak dalej. Naprawdę tych możliwości jest wiele. Trudno, żeby je teraz tak tu jednym tchem wymienić, ale wiedz, że jest ich sporo. Wsparcie od zespołu ekspertów sprzedaży. Czyli troszkę o tym wspominałem, teraz to powtórzę. Nasz handlowiec ma wsparcie co najmniej 5-6, a czasami 10 osób. Co to znaczy wsparcie? Jest osoba, która przesłuchuje nagrania z rozmów, jest osoba, która układa skrypty i procesy. Na przykład, a później pilnuje. Jest mentor, jest supervisor. Jestem też ja jako trener naszych handlowców. To jest moja taka najważniejsza i też najnowsza misja, w której się doskonale spełniam. Wspieram handlowców, dzwonię z nimi, pomagam, podpowiadam. Cały czas kalibrujemy i procesujemy, żebyście wy mieli jak najlepsze rezultaty i efekty. I ty za to nie do Płacasz. To po prostu jest już w cenie. Elastyczność zatrudnienia, czyli to może być tak, że umowa jest na minimum 3 miesiące, a później decydujesz. Jak chcesz, żebyśmy skończyli, to kończymy usługę. Jak chcesz kontynuować, to ty decydujesz. Dlatego my się bardzo staramy i dlatego jest na 3 miesiące, żebyś zrozumiał, że nam zależy na utrzymaniu współpracy z Tobą. Nie na złapaniu i wykorzystaniu tylko na przede wszystkim cały czas skutecznej, owocnej współpracy. I ostatnia tutaj wymieniona korzyść, co nie oznacza, że jest ostatnią korzyścią, elastyczny zakres działań znowu, tutaj co miesiąc na podstawie, i to zapewnia Ci umowa, co miesiąc na podstawie... Nowego zlecenia, możesz nam powiedzieć, co mamy robić. To znaczy, my oczywiście nie to, że czekamy i jak ty nam nie powiesz, to nic nie zrobimy. Nic z tych rzeczy, tylko chcę ci powiedzieć, że jeżeli wpadnie coś ci do głowy, jeżeli coś sobie przypomnisz, jeżeli razem wypracujemy nową strategię, metodę, może grupę docelową, może formę promocji albo sprzedaży nowego produktu, usługi u ciebie w firmie, to co miesiąc możesz zadawać nam nowe zadania. W tym miesiącu dzwoniliście, a w tym miesiącu wysyłajcie do klientów maile, czy tam Linkedina, czy posty, czy inne rzeczy. W tym miesiącu wysyłaliście do firm z branży X, a teraz wysyłajcie, dzwońcie, umawiajcie nam spotkania z firmą z branży Y. Dla nas to żaden problem, nikt nie będzie narzekał, tak jak czasami handlowcy narzekają, że co miesiąc szef coś zmienia, my nie narzekamy, dla nas to zupełnie naturalna rzecz, wiemy jak jest w biznesie i wiemy jak to się elastycznie zmienia, dlatego ta usługa jest elastyczna. Cena. Ile to kosztuje? Opłata jednorazowa 1500 zł netto za przygotowanie kampanii. Z pewnością ją podniesiemy, ale na razie jeszcze zostaje. Nie chcę tutaj wiesz, jakoś tam straszyć czy coś, tylko być może jak obejrzysz ten film za parę tygodni, miesięcy ta cena będzie wyższa. Na razie jest 1500. Miesięczna opłata 6970 zł netto. Ona obejmuje pracę handlowca oraz dodatkowo w tej cenie otrzymujesz kwartalny status oraz ocena wyników i postępów. Żeby było jasne, raporty z pracy dostajesz codziennie. My sobie ustalamy razem z tobą, co chcesz codziennie widzieć. Codziennie, co drugi dzień, bo na przykład skoro pół etatu, to na przykład ktoś może. Pracować co drugi dzień, prawda? Więc dostajesz po każdym dniu pracy bez wezwania po prostu wysyłamy do ciebie raport, informacje. To, to, to i to było zrobione, tak, tak i to wygląda. Pewnie niektóre rzeczy też będziesz widzieć, bo na przykład umówione spotkania będą widoczne w kalendarzu. Zaangażowanie specjalistów w zaprojektowanie, przygotowanie dla ciebie procesów, bo czasami jest tak, że wiesz, umawiamy spotkania, a się okazuje, że jednak ktoś nie wie, gdzie to wpisać, ktoś nie wie, jak zrobić notatkę, a co my mamy zrobić, pomagamy na przykład CRM-a zainstalować, czy ułożyć proces obsługi klienta. Czasami ja osobiście też angażuję się i pomagam na przykład handlowcom w ułożeniu skryptu, czy też scenariusza discovery call, discovery meeting, czyli takiego spotkania, rozpoznawczego, badającego potrzeby. Dobry w tym jestem, specjalizuję się w tym i to też masz w cenie. Dlatego właśnie ta ostatnia rzecz, którą dodaję, dwie godziny miesięcznie indywidualnych konsultacji od jednego z naszych specjalistów, a w Akademii jest nas prawie 10 osób, więc jest w kim wybierać. Są różne zakresy konsultacji, obszarów, tematów, w których chętnie wesprzemy. No i kontakt zapraszam, zapraszamy do kontaktu telefoniczne, to są te, kontakt bezpośrednio do mnie, telefoniczny, mailowy, zapraszam również na stronę naszą, ale też zapraszam na taki, taką podstronę dodatkową, zwróć uwagę, to jest BDR, czyli y, ten skrót www.bdr.akademia-sp.pl. to w, otworzy ci się od razu y, wpis blogowy na temat właśnie naszej usługi oraz na dole będzie formularz kontaktowy, czyli możesz tam kliknąć i umówić sobie ze mną spotkanie, na przykład chcesz jednak na żywo się zobaczyć, ale to do uzgodnienia, ale przede wszystkim online, bo to jest najlepsza, najszybsza, najpewniejsza forma kontaktu, czy też spotkań. Umawiamy się na dowolnej platformie, najczęściej Zoom. I rozmawiamy sobie, jak to miałoby dalej wyglądać, jakie masz pytania, jakie masz oczekiwania, czego jeszcze się być może, może nie tyle boisz, co nie jesteś pewien, czy pewna, chciałabyś, żeby coś Cię przekonało, ale ja tego nie powiedziałem, dobrze by było to dowiedzieć, dobrze byłoby zadać pytania, no bo nie na wszystkie przecież od pytania Twoje w głowie padły tutaj odpowiedzi, prawdopodobnie, więc i tak dalej, i tak dalej. Chcesz porozmawiać? umów spotkanie, tam właśnie pod tym adresem, w tej subdomeny znajdziesz i artykuł mówiący też wiele o tym, o czym ja tutaj mówię, plus zobaczysz jeszcze kalendarz, żeby umówić ze mną spotkanie. Tymczasem wszystkiego dobrego, nisko się kłaniam, do zobaczenia w social mediach, do zobaczenia na spotkaniu, do usłyszenia telefonicznie, no i zapraszam, zostań naszym klientem. Pozdrawiam serdecznie, Karol Bartkowski, do widzenia. Do zobaczenia. Cześć.